Jesteśmy w Muzeum Powstania Warszawskiego. Trwa właśnie szkolenie wolontariuszy, którzy chcą wziąć udział w obchodach 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Dziś uczą się, jak współpracować z osobami starszymi. Rocznica ta będzie wyjątkowa. Kilkuset powstańców, nie tylko z Polski, ale również z zagranicy, zapowiedziało swój udział w obchodach, ale także w wydarzeniach towarzyszących. Ci młodzi, chociaż nie tylko ludzie, będą pomagać powstańcom, będą sprawdzać ich kalendarz, pomagać w komunikacji, a także dotrzymają im towarzystwa. Przyjęliśmy 120 wolontariuszy i dzisiaj 60 osób ma swoje pierwsze szkolenie i za kilka tygodni będzie drugie szkolenie dla kolejnej grupy 60 osób. To już moja piąta rocznica, w której biorę udział właśnie jako wolontariusz i po prostu jak dowiedziałem się, że w końcu będziemy mogli znowu z powstańcami uczestniczyć w uroczystościach, no to bardzo chciałem, bo te 5 lat temu, czyli przed pandemią, miałem okazję być właśnie w tych wszystkich hotelach, widzieć to jakby od tej właśnie strony, którą mamy teraz na szkoleniach. No i po prostu stwierdziłem, że to będzie fajny sposób, żeby znowu spotkać tych powstańców, którzy niestety nie przyjeżdżali do nas w trakcie pandemii. Jestem harcerką tutaj w Warszawie. Oprócz tego moi rodzice są historycy. Historia jest dla mnie ważna i ważne są dla mnie aktywne działania, a nie tylko pamięć. Na początku faktycznie nie chciałam angażować się w akcje harcerskie na przykład, jednakże jak zobaczyłam, jak dobrze przygotowana jest ta służba i także jakie możliwości mi daje, bo to już jest 80. rocznica, więc nie tylko trzeba pamiętać, trzeba także działać, to uznałam, że jestem gotowa poświęcić parę dni swojego wolnego czasu, bo to naprawdę bardzo mało w skali życia. Przyglądamy się temu, w jaki sposób komunikować się z powstańcami i powstankami, w jaki sposób rozmawiać z nimi, wspierać ich w tym ważnym wydarzeniu i w tych dniach, w których oni wówczas będą w Warszawie. Mówimy o tym, że podejście do powstańców ma być takie naturalne i pełne też taktu i szacunku, czyli że no, chociażby kilka takich praktycznych kwestii, to że zwracamy się do powstańców, rozmawiamy z nimi, a nie z osobami towarzyszącymi, to, że na przykład więcej słuchamy niż mówimy, że nie inicjujemy tematów związanych z Powstaniem Warszawskim, dopóki sama osoba tego nie rozpocznie, no chociażby po to, żeby nie uruchamiać może jakichś negatywnych wspomnień, ale podążać za tą osobą wtedy, kiedy ona chce rozwijać ten wątek. Służyć pomocą, ale jednocześnie jej nie narzucać. I będziemy mówić o konkretnych przypadkach. Myślę, że to będzie piękna praca, natomiast równocześnie bardzo wymagająca. To znaczy tutaj pewnie ta cierpliwość, elastyczność i też takie odnalezienie się w tej całej przestrzeni uroczystości będzie dosyć wymagające, natomiast dlatego są te szkolenia, żeby wolontariusze czuli się do tego przygotowani, a jeżeli pojawi się jakaś sytuacja, która zupełnie jest spoza katalogu, jakich się spodziewali, to żeby mieli do kogo zadzwonić i wiedzieli, jakie są te numery, pod którymi ktoś czeka, żeby im pomóc. Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia i choć do tej daty jeszcze ponad miesiąc, to przygotowania do tej wyjątkowej rocznicy idą pełną parą. Przemysław Lis, Polskie Radio.